Oficjalnym patronem kanału jest sklep Instant Gaming. Graj z głową i płać mniej. Zajrzyj, zarejestruj się, zdecyduj. Polecam. Ragnar. Dzień dobry, witam wszystkich serdecznie w kolejnym odcinku Zagrajmy w Kroniki Myrtany. Moi drodzy, kontynuujemy przygody akurat z questami pobocznymi. Myślę, że niegłupim pomysłem byłoby się może przespać, ale przespać możemy się umaga, żeby już nie latać za bardzo. Cofniemy się do kobiety, która nauczyła nas grać na lutni i przy okazji powiemy jej o miejscu schadzki. Tylko ja bym właśnie chciał to zrobić może za dnia, żeby nie było z tym większego problemu. I co jeszcze by mnie interesowało? Przede wszystkim będziemy musieli też wrócić, bo mamy już wino, mamy wszystko, będziemy musieli wrócić do naszego zleceniodawcy. Jakże pokracznego, już nie może tego sam zrobić, tylko musi wysługiwać nami. I powinniśmy mieć, czy ustroń żeglarza, tak, i powinniśmy mieć całe to zadanie w zasadzie zrealizowane, więc kolejne jakby wypchnięte na naszej liście. Zerkniemy sobie wtedy, co jeszcze mamy do zrobienia i podejmiemy decyzję, czy kontynuujemy questy poboczne, czy może ruszamy z wątkiem głównym i zleceniem na wykrycie spisku przeciwko... jak się nazywa? Volkmarowi. Załatwiłem miejsce. To sad przy Wielkiej Winnicy. W sadzie przy Dużej Winnicy. Wiesz, gdzie to jest? Pewnie. To jedno z najładniejszych miejsc na całej wyspie. Będę potrzebował trochę czasu, nim dopnę wszystko na ostatni guzik. Spokojnie. Poczekam na ciebie na miejscu. O, tydzień później. Kobieta dalej czeka. No i dobra, w cichej mgle. Mamy, słuchajcie, chyba wszystko. Karin zgodziła się zaśpiewać za mnie pod warunkiem, że ja będę grał na lutni. Oby był z nas zgrany duet. No proszę, jeżeli dadzą mi jeszcze lutnie i każą śpiewać, to nie ręczę za siebie. No i teraz pytanie za 100 punktów. Czy byłbyś w stanie mnie doprowadzić na przykład do portu od tej strony? Coś kursuje. Liman? Nie? Może Roy? Coś sprzedajesz ciekawego? W zasadzie to nie. O Jezu, no to co, lecimy w takim razie, słuchajcie. No, niestety, ale... z buta. Tam się nie da dostać normalnie. I to mnie właśnie wkurza. No dobrze. Moi drodzy, żebyście nie tracili czasu, witam się z wami na targowisku. No i witam ponownie, wznawiam nagrywanie, ponieważ jestem już blisko celu. I zobaczymy, czy zrobiliśmy wszystko, co tylko trzeba było. Lutz. Hej, ty. Jeśli chodzi o tę sprawę z Martą... Udało ci się coś ruszyć w tej kwestii? Oddałem jej złoto, ale nie zmienia to faktu, że nie chcę cię znać. Tak jak mówiłem, samo złoto nie załatwi tematu. Wiktor nie chciał się w to mieszać. Nic z niego nie wycisnąłem. Pamiętam Wiktora jako dziecko. Już wtedy był porządny. Na jego miejscu zrobiłbym to samo. Bastian polecił mi sad w okolicy Wielkiej Winnicy. Twierdzi, że to najpiękniejsze miejsce na całej wyspie. Stwierdził również, że nie ma co próbować zaimponować Marcie kulinarnie. Sama jest zbyt dobra w tych sprawach. Zwykły kosz z owocami i dobre wino powinny wystarczyć, by była zadowolona. To bardzo dobry pomysł. Zamówiłem jedzenie u Bastiana. Mam je odebrać przed samą schadzką. Świetnie, tylko o tym nie zapomnij. Słono mnie to kosztowało, więc nie mam zamiaru. Rozumiem. Spokojnie, rozliczymy się, gdy będzie po wszystkim. Gadałem ze starym Liamem. Mam pozwolenie na organizację spotkania. Były jakieś problemy? Nie chcesz wiedzieć. Jak wolisz. W każdym razie dobrze się spisałeś. Stary Liam dał mi butelkę bardzo słodkiego wina. Marta powinna być zachwycona. Może rzeczywiście lepiej, żeby spróbowała czegoś nowego? Słuchajcie, poza tym kobiety lubią słodycz. Spotkałem niejaką Karin. Nauczyła mnie grać na lutni. Nie czuję się na siłach, by dla was zaśpiewać, ale Karin zgodziła się zrobić to za mnie. Kobieta? Z tego jeszcze będą problemy. Zmienisz zdanie, jak usłyszysz jej głos. No dobrze, niech tak będzie. W takim razie wszystko załatwione. Wszystko załatwione.
Wspaniale! Niestety w całym tym planie pozostawiliśmy jedną dziurę. To znaczy? Musimy przekonać Martę, żeby przyszła. Dobrze, zostaw to mnie. Chyba wiem, jak ją przekonać. Wspaniale! Spotkajmy się o zachodzie słońca w sadzie. No i pięknie. Dobra. Uda się do Marty. Dziękuję serdecznie. Widzę, że gra tutaj pomyślała, że mogę być już z lekka znużony wędrówkami. A ta dalej pucuje tą podłogę. Dobra, zapiszmy grę, to bym czegoś nie sknocił na sam koniec. Strasznie długi i rozbudowany quest. To znowu ja. Dość tego! Wzywam straż! Poczekaj. Lutz zorganizował coś wielkiego. Tylko dla ciebie. Musisz to zobaczyć. Nic nie muszę i nic nie zobaczę. Odejdź ode mnie, bo nie ręczę za siebie. Dość! Posłuchaj, do cholery. Lutz nie odpuści. Nie da spokoju ani mnie, ani tobie. Chyba, że się z tobą zobaczy. Chcesz mieć spokój? To idź spotkać się z nim i miejmy to już za sobą. Zaczynam was mieć powyżej uszu. Przestań się na mnie drzeć! Dobrze, jeśli to ma sprawić, że więcej nie zobaczę waszych durnych twarzy, pójdę na to wasze durne spotkanie. Sad obok wielkiej winnicy. Zachód słońca. Zrozumiałaś, czy mam ci to zapisać? Dobrze, już idę. Co za gbur? Żegnam. Co za gbur? Że? Ja tu staram się im pomóc. Oj, Lutz, będziesz miał ciężkie życie. Ale sam się w to pakujesz, chłopie. Hej. Dobrze, zabierz mnie do winnicy, Valerio. Oczywiście. No i teoretycznie jest i Lutz. Jestem. Możemy zaczynać? Prawie. Odebrałeś kosz z jedzeniem? O cholera. Wiedziałem, że o czymś zapomnę. Co? Człowieku, czym mam ją teraz poczęstować? Jasny gwint, już idzie. Zacznij grać. Przynajmniej tego nie zepsuj. Powiem Karin, że musimy zaczynać. Nie, czekajcie. Wiedziałem, że coś spierdzielę. A dawno nie grałem, więc zapomniałem o tym koszu. To się nie liczy. Przerwa w grze była za długa. Myślałem, że mam ten kosz już w ekwipunku. Święcie byłem przekonany o tym. Dobra, Marta. Jo, idź tam. Przyszedłem odebrać koszyk z jedzeniem. A tak, wszystko przygotowałem, trzymaj. Dzięki. Dzisiaj wielki dzień, co? Powodzenia. Dziękuję. Czy po takim czasie to już pewnie wszystko zgniło, ale Luz będzie zadowolona. Nawet nie poczuje. Straciła węch od COVID-u. Hej, ty. Jeszcze raz, winnica Valeria. O cholera, wiedziałem, że już zapomnę. Nieźle. Dobra, jak teraz już mi zapomniałem, to już mam to gdzieś. Ej, ty. Jestem. Prawie. Tak, smacznego. Już się bałem, że o tym zapomnisz. Dobra, Marta już idzie, zaczynaj grać. Powiem Karin, że musimy zaczynać. Oho. Jeszcze timing. Gotowa do występu? To ty debiutujesz, Marvin. Liczę, że nie zjecie trema. Nie ma sensu tego odwlekać. Zacznij grać. Jezus Maria, co się stało z tym człowiekiem później, że on nabrał przydomek blizna?
Ładna piosenka, fajna, fajna to było, naprawdę. Jak na debiut, poszło ci całkiem nieźle. Szkoda tylko, że publiczność była tak mała. To twoja zasługa. Taki głos jest w stanie poruszyć nawet serce Marty. Każda kobieta ma jakąś czułą strunę. Gdzie się teraz udasz? Z powrotem do moich uroczych rybaków. Wiesz, jakoś się z nimi zżyłam. Traktują mnie dobrze i co najważniejsze, nie żałują monet. Dziękuję. Do zobaczenia. Takie do zobaczenia. Zaczekaj, Marvin, czemu ty to wszystko robisz? Podjąłeś się jakiegoś szaleńczego zadania dla człowieka, którego ledwo znasz. Bo chcę zarobić, proste. Nie, jest tu coś więcej. Mój brat zaginął jakiś czas temu. Nie mam pojęcia, czy jeszcze żyje. Z każdym dniem mam coraz mniej nadziei na zobaczenie go kiedyś w jednym kawałku. Może biorę takie zlecenia, aby zapomnieć o swojej bezradności w tych poszukiwaniach. Urocze. Mam nadzieję, że jeszcze się spotkamy. A wiesz co, to jest taki kocyk. Moglibyśmy skorzystać. Karin, Karin, no. Lutz, dawaj mi mamonę. Szanowna publiczności, życzymy miłego wieczoru, ale na nas już czas. Marvin, spotkaj się jutro ze mną przy karczmie w Silbach. Mamy do pogadania. O, na pewno, na pewno. O, bardzo mamy do pogadania, bardzo. Nie wiem, czy z Martą warto gadać. Hej, ty. Nie. Jest szokowana, zanim mówiła. Winogrona wypadają jej przez policzki. Zabierz mnie do Silbach. Tam się prześpimy. I chyba nowy wpis w cichej mgle. Bum, 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 bum. Czy on jest w karczmie? Przed karczmą? Nie wiem, gdzie on jest. W zasadzie. O, już wróciła do pocowania. Lutz jest tu. Hej, ty. I jak tam, Lutz? Udało się? Czy się udało? Chłopie, ja cię ozłocę. Nie dość, że Marta mi wybaczyła, to jeszcze do siebie wróciliśmy. Jestem taki szczęśliwy. I to wszystko dzięki tobie. Proszę, to dla ciebie. Miecz z magicznej rudy, nieźle. A przy okazji jestem ciekaw, co by się stało, gdybyśmy tego kosza zapomnieli. Miecz z magicznej rudy. Tylko nieliczni dostąpili zaszczytu dzierżenia takiego oręża. Dzięki. Co teraz zamierzasz? Muszę tu siedzieć, dopóki nie przypłynie królewski wysłannik. Z nim wrócę na kontynent i, kto wie, może wezmę Martę ze sobą. Wojna wojną, ale nie... Zaczekaj, słuchajcie, że znowu ją zostawi. ...na kolejną tak długą rozłąkę. A twoje zadanie? Wykonane. Miałem tylko zapowiedzieć wizytę przedstawicieli królestwa. Teraz mogę się obżerać kuchnią Marty. Muszę już iść. Może jeszcze się spotkamy. Z pewnością. Aha, Marta chciała z tobą rozmawiać. Zajrzyj do niej. Wiecie co, dlatego wykonałem ten quest. Mimo, że był długi, żmudny i generalnie dość niewdzięczny, to sprawił mi przyjemność, że pomogliśmy tak naprawdę tym ludziom. Obrażenia sieczne 105, wymagana siła 90, premia do walki broni jednoręczną, ładna premia. Naprawdę dobra broń, jeżeli nie miałbym powiedzmy swojego ostrza już. Dobra, Marta, co tam chcesz ode mnie? Chciałaś mnie widzieć? O, 2500. Tak, chciałam cię przeprosić i podziękować. Czy ja się właśnie przesłyszałem? Dajże spokój. Odejście Lutza frustrowało mnie latami. Teraz wreszcie mam to za sobą. I kto wie, może uda mi się ponownie mu zaufać. Lutz opowiedział mi, jaka była twoja rola w tym wszystkim. Chciałam cię wynagrodzić. Moja matka nauczyła mnie przepisu na ten gulasz. Dzięki niemu ojciec miał siłę cieniostwora. Znając twoją kuchnię, na pewno nie pożałuję. Dziękuję jeszcze raz. Zajrzyj do nas za jakiś czas. Ale się zrymowało. W cichej mgle. Chyba wykonaliśmy całe zadanie. No właśnie. Moi drodzy, cudownie. W cichej mgle ukończone. I teraz tak. Mamy uprowadzoną, tylko mam wrażenie, że tym się jeszcze nie zajmę. Mamy żądełko. Nie umiem pozyskiwać żądeł, nie chcę się ich szukać. Nie dla psa kiełbasa, to jest ten pies. Złote i nosy. Szczerze, dla mnie to znaczy pierdołowaty quest. Nie wygląda. Znaczy, nie interesuje mnie on. Zakopane skarby. Mord postanowił jeszcze raz. To możemy zrobić później. I dzielnica pięści. Słuchajcie, wracamy w takim razie na trop ulotek. Idziemy do węzela. Nie jestem pewien, czy to nie jest przypadkiem ten skryba, który wydawał nam pozwolenie na pobyt w mieście jako obywatela. Ale zobaczmy też, czy i co daje przede wszystkim gulasz Marty. Dum, 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 dum.
Gulasz z dzika, nie. O, sorry, przepraszam. Nie przeczytałem tej. O Jezus, ile ja tego mam. Nie przeczytałem receptury. Mhm. O, 180, słuchajcie, odnawia. Rozumiem. Składniki, dowolne warzywo, dowolne mięso, winogrona, torebka pieprzu. Wow. Bardzo proste zadanie. Oj, widzę, że nagroda była tego warta w takim razie. To już mamy poznane, to mamy poznane. Mistrzostwo, kowalstwo zrobimy sobie później. Przygotuj posiłek. I teraz gdzie to w ogóle jest? Gulasz Marty. Torebki pieprzu nie mam, o dziwo. O, a to ciekawe. Żebym... Serio? Nie mam? Torebki pieprzu? Będzie trzeba kupić. Nie mam zielonego pojęcia, jak ja to zrobiłem, że jej się pozbyłem. Bastian? Bardzo bym cię prosił, bo ty pewnie będziesz miał torebkę pieprzu. No właśnie, nawet widzę, że masz więcej niż jedną. Torebkę pieprzu poproszę i zróbmy sobie kilka tych gulaszy. O matko boska, zacinanie się. Ależ ta gra jest masakrycznie długa po prostu. Nie spodziewałem się aż tak potężnej ilości. Oj, nawet dużo możemy tego zrobić, słuchajcie. Wszystkie 14. Świetnie. 14 gulaszy, 180 życia za każdy z nich. Fantastycznie. Dobra, moi drodzy, wracamy do miasta. Tylko teraz... czy ja chcę to wycinać? Czy możesz mnie doprowadzić gdzieś bliżej? Hej. Kopalnia, miasto Archolos, winnica Valerio, Rity, farma Bermara. Farma Bermara, nie? Kopalnia Gildi. Wiecie co? Winnica Valerio. Oczywiście. Mam wrażenie, że tamto będzie trochę bliżej. Bo możemy przedostać się przez kotlinkę. I wyjdziemy przy mieście. Więc szybciutko tam lecimy. Już słuchajcie, nie będę wycinać tego podróży. A, no i oczywiście save, bo nie chciałbym tego powtarzać od nowa. Co prawda gra działa mega stabilnie i jest super wydajna. Znaczy są spadki FPS-ów i to wyraźnie. W niej na przykład w Archolos, nie wiem czy na wydasztek macie na przykład, ale ja na RTX-ie 3070 no mam z czasem spadki do 30 FPS-ów. Teraz jak jest stałe jakieś 75, no to jest różnica w... Czemu nie skaczesz? Nie wiem, czasem przestaje to działać, na przykład w niektórych miejscach. O! Jest też posążek Inosa. To może sobie od razu, słuchajcie. Pomodlimy się. I nic nie dostanę, bo za mało czasu minęło. No trudno. Ile mam pieniędzy? 6000 z kawałkiem. Bardzo ładny wynik. Ty może coś mi powiesz wreszcie? Jestem zajęty. Ty jesteś wiecznie zajęty. Nie zdziwiło. W zasadzie obojętne, którą bramą przejdziemy. Zatem od razu, słuchajcie, udajemy się w prawo. I chciałbym spróbować do tego skryby. Chociaż... Pisarz. Pamiętam, że był ten pisarz, on tam książki jakieś pisał, tylko gdzie on był? On był gdzieś przy rynku, z tego co kojarzę. My go tam okradaliśmy. Trzeba uważać, co się komu mówi. Jakiś czas temu, już to minęło sporo, naprawdę. Ale mam nadzieję, że trafię do niego bez większego problemu. Bo skryba to chyba nie był Valerio. Tak mi się teraz, wiecie, tak kojarzy. No i teraz znajdź dobry dom, nie? Tym największy problem jest w tej grze. Ona jest duża. Generalnie bym powiedział, że bardzo duża. Ale mam wrażenie, że to będzie gdzieś przed nami. O Jezus! Tak, masz i daj mi święty spokój. Nie, spróbujmy. Wejdźmy. A, bo tu jest tu zarówno i tutaj. Dobra, one obok siebie są. Mhm. Węzel, co czego tu ty tam masz do mnie? Dla mnie przede wszystkim. Czego tu szukasz? Odejdź! Czego tu szukasz? Świetnie, no to tutaj nie będzie się z nami gadać za bardzo, to się prześpimy w jego łóżku. W takim razie czego bez problemu. Odejdź. I chciałbym z tobą porozmawiać.
Czego tu szukasz? Na litość boską. Widzisz, to nie było takie trudne. Już, koniec. Hej. Może ty mi coś powiesz? Co powinien? Musisz mieć cholernie dobry powód, żeby się tam wybierać. Słuchaj, może zejdzie tutaj Większość niżej. Większość mieszkańców, którzy się tam zapuścili. Świetnie. Dobra, mam cię, mam cię. Teraz znowu safe. Hej. Witaj w Trzech Marynarzach. Jak mogę ci pomóc? Ucz mnie. A czego ty mnie masz uczyć? Uczyć? A, broń jednoręczna. A to nie. Chcę zobaczyć. Proszę. Prawidła szachowe. Łucznik z keltą 1. Premia do zręczności, premia do walki łukiem. A to by było całkiem fajne. Słuchajcie, kupimy to. Nie wiedziałem, że takie księgi można kupić. Co mamy tu jeszcze dalej? Tajemnice magii ognia. Premia do walki kuszą, do zręczności, do siły. To też daje do zręczności. Też kupię. Zręczność, siła ponownie. Walka bronią jednoręczną. Tu też bonus. O, wiemy, na co wydamy pieniądze. Bonus do siły. Walka bronią jednoręczną też weźmiemy. Walka bronią dwuręczną też weźmiemy, bo to bonus do siły jest. Też bonus do siły, maksymalne punkty trafi i maksymalna mana. Dobra, kupimy wszystko. To jeszcze czekajcie. Przeczytamy sobie te księgi. Całe pieniądze wydam, ale za to bonus do statystyk wlecą. Zresztą pieniądze tutaj bardzo łatwo zarobić. Dokładnie, łuki. Teraz to. Kusze, siła, zręczność. Mana, punkty. Tak, łącznie to ile dostam tej zręczności? Zręczność 2, 3, 4, 5. Słuchajcie, cały poziom w zasadzie wbiłem za darmo w zręczności. I od razu walka łukiem o 1% więcej. Reszta tak samo wzrosła. Odsprzedamy mu od razu do księgi. Chcę, proszę. Pewnie będzie ułamek kwoty, ale. Co mi tam? Warto było. Rozpoznajesz tę broszurę? Oczywiście, że tak. Pełno ich teraz na ulicach. Dlaczego pytasz? Ciekawi mnie, kto ją napisał. Coś mi mówi, że tą osobą byłeś ty. Ja? A skąd ci to przyszło do głowy? Gdyby było inaczej, nie byłbyś taki zdenerwowany. Wcale nie jestem zdenerwowany. Za tak duży nakład ulotek musiałeś dostać dużo złota. Wystarczająco dużo, żebyś przymknął oko na ich treść. Tak było? To prawda. Dostałem na nie zlecenie, ale nie jestem z tego powodu dumny. Kim był zleceniodawca? Jakiś gość w kapturze. Nie udało mi się dojrzeć jego twarzy. Nie był też zbyt gadatliwy. Dobiliśmy targu. Zostawił worek srebrnych monet i wyszedł. Parę dni później zabrał broszury i już więcej go nie spotkałem. Srebrnych? Chwila. Jakich srebrnych monet? W życiu nie dostałem tyle za jedno zlecenie. Nie licząc pewnych bardzo zuchwałych złodziei, którzy chcieli, żebym przepisał im kradzioną księgę. Masz jeszcze te monety przy sobie? Kupiłem za nie zapas atramentu i rylców, ale jedną z nich zatrzymałem na pamiątkę. Proszę, możesz ją sobie wziąć. Wybacz, ale to wszystko, co wiem na ten temat. Słuchaj, mam jeszcze jedną taką sprawę. Nie powiesz swoim przełożonym, że to ja napisałem te cholerne ulotki, prawda? To zależy, co mi zaoferujesz. Dobra, pomogłeś mi, ja pomogę tobie. Pomogłeś mi, więc i ja pomogę tobie. Nikt ci o tym nie dowie. Wielkie dzięki, kolego. Kamień spadł mi z serca. Chyba więcej doświadczenia dostaliśmy dzięki temu. Wspomniałeś wcześniej o jakichś zuchwałych złodziejach.
kogo miałeś na myśli? Parę tygodni temu wpadło do mnie nad ranem dwóch chłopaków w twoim wieku i poprosiło, żebym przepisał im kilka stron pewnej księgi. Dali mi nawet sporą zaliczkę, ale odmówiłem. Księga nosiła pieczęć miejskiej biblioteki, a to oznaczało, że została z niej wyniesiona nielegalnie. Złodziejaszki chyba sami to zauważyli, bo chwilę później wybiegli stąd, aż się za nimi kurzyło. Swoją drogą, zawsze inaczej wyobrażałem sobie napad. Myślałem, że mnie pobiją, albo przynajmniej będą mi grozić, ale ci nawet noża nie wyjęli. No cóż, każdy ma jakieś fantazje. Niektórzy takie. O jaką książkę chodziło? Niech pomyślę. A, tak. Błękitna krew Archolos. Chyba tak się nazywała. To zbiór wszystkich żyjących członków rodzin szlacheckich na wyspie. Księgi spisowe nigdy nie były zbyt cenne, więc to trochę dziwne, że padła łupem złodziei. Odmówiłeś przepisania kilku stron kradzionej księgi, a zgodziłeś się na napisanie kilkuset ulotek agitacyjnych? Gdzie w tym logika? Polityka jest polityką, a prawo jest prawem. Zwyczajnie nie chciałem mieć problemów. Poza tym mam dobre kontakty z magami. Gdyby dowiedzieli się, że na rynku krąży kopia tej księgi, trafiłbym przed sąd. W sumie logiczne. Dobra, więcej nam nie powie. Ciekawe, o co chodziło z tymi księgami. Ktoś chciał zobaczyć, czy jak bar... może czy panujący władca jest tutaj, nie wiem, legalnie w biały dzień. Sprawdziłem wszystkie tropy, muszę poszukać Ivy, może udało jej się czegoś dowiedzieć. Dobrze, w takim razie słuchajcie, lecimy pod dom Volkera. Ile mam do kolejnego poziomu? Bo ponad prawie połowę. I z tego, co mogę jeszcze zauważyć, to chyba u Fridy można by sprzedać skóry. Pustynne wilki, lodowe wilki, przerośnięty zębacz, to zostawię sobie. Pohandlujmy przy okazji. Strzał mam bardzo dużo, ale jeszcze zobaczę, czy ona ma jakieś może wzmocnienie mikstury na stałe. Ma! Słuchajcie, no to od razu lecimy z tym. Masz jakiś łuk w ogóle dobry? Nowy? Nie. Eliksir zręczności kupię. To by było na tyle. Reszta poza tym pójdzie na sprzedaż, czyli miecz z magicznej rudy, miecz odrzuconych, kij bojowy, nóż na wilki, lagi zostaną. To jeszcze od Igora. No i wychodzimy na czysto. Dobra. Od razu spożytkujemy sobie miksturkę. I 148 zręczności. Pięknie. Dobra, gdzie jest wejście? Tam będzie. Do Volkera. Czy tu jest? Nie wiem, myślałem, że tu krew była, to kwiaty. Dobra, gdzie jest Ivy? Zgaduję, że będzie w tym samym miejscu co poprzednio, ale muszę mieć pewność. Nie ma. Ciekaw jestem, czy jestem w stanie zdać raport Volkerowi. Tu jest Volker, a Ivy? Ivy brak. Masz tu sporo ochroniarzy.
A dziwisz mi się? Człowiek o mojej pozycji i majątku przyciąga wielu nieproszonych gości. Złodzieje, wyłudzacze i szantażyści to tylko część z nich. Poza tym, z przykrością muszę stwierdzić, że moje stanowisko wymaga odpowiedniego zaplecza. Pomimo, że sam brzydzę się wykorzystywaniem siły fizycznej, to bez tych najemników niewiele osób zdecydowałoby się spłacić swoje długi, czyli pożyczone ode mnie złoto. Teraz pytanie, czy to mi gdzieś powiedziało, gdzie Ivy jest? Chyba, że nie napisali, gdzie Ivy może być. Chyba, że stała gdzieś na zewnątrz, a ja jej nie widziałem. Maddock, to mi coś powiesz? Nie. Może gdzieś tutaj naokoło? Posąg Adanosa. A ty mi coś dasz, jak się do ciebie pomodę? A nie, tu mogę nie ofiarować punkty nauki za wiedzę. O! I szkielet. Dobra, gdzie jest Ivy? Chyba, że powinienem najpierw porozmawiać z Lorenzą, później mi się coś odblokuje i wtedy Ivy się jakby pojawi. Bo na wszystkie moje logiczne rozumowania, jakie staram się przedsięwziąć w tej serii, Ivy powinna być przed domem Volkera. Szukać jej jak igły w stoku siana w całym mieście to będzie dość karkołomne wyzwanie. Zobaczmy, czy jestem w stanie zdać... A, patrzcie, tu jest. No, skubana. Mam dla ciebie garść przydatnych informacji. Nie zauważyłem, jak wychodziłem. Jak mnie tu znalazłaś? Marvin, biegasz po całym mieście szukając zamachowca. Wystarczyło popytać. Poza tym, szukanie ludzi to część mojej pracy. Czego się dowiedziałaś? Rozmawiałam z tym rzeźnikiem, Slagerem. Wychodzi na to, że krew na ścianie domu Volkera pochodzi od kretu szczurów. Co więcej, okazuje się, że podobne plamy na swoich budynkach znalazło kilku mieszkańców Starego Miasta. Z tą różnicą, że namalowane zostały farbą. Jako że Ars nie miał jak wejść do Starego Miasta, głównymi podejrzanymi w tej sprawie jest służba bogatych obywateli. Pewnie nasłuchali się tych bzdur od agitatorów i pomyśleli, że to dobry sposób na pokazanie swojego niezadowolenia. Wygląda więc na to, że malunki w całym mieście mają różnych autorów, ale to samo podłoże. Czyli to Ars pomalował dom Volkera? Wszystko na to wskazuje. Miał motyw. Widziano go w okolicy posiadłości, a Slager przyznał, że był u niego jakiś dzieciak i wypytywał o rodzaje zwierzęcej krwi. I myślisz, że to on zaatakował Volkera? Ochlapanie komuś domu krwią to jedno, ale atak z kuszą wymaga już trochę więcej odwagi i umiejętności. Jedno jest pewne. Żywił urazę do Volkera i był gotowy łamać prawo, by to pokazać. To, czy winny jest on, czy może ktoś inny, zdecydują już nasi szanowni możnowładcy. Lepiej nie każ im czekać. Morris pewnie już nie może usiedzieć w fotelu przez to, że wciąż nikogo jeszcze nie skazano. Masz rację. Trzeba jak najszybciej zakończyć proces. Mądry chłopiec. Szanowni obywatele od razu poczują się bezpieczniej. A ci, którym w głowie niszczenie czyjejś własności, zobaczą, do czego to prowadzi. Czyli do Morrisa, moi drodzy. Chociaż nie za bardzo wiem, co ja miałbym Morrisowi teraz powiedzieć w tym momencie, bo niewiele ustaliłem. Teoretycznie mógłbym doprowadzić do skazania tego pisarza. Ale obiecałem mu, że robić tego nie będę, że go nie wydam. Więc zobaczymy, jak się dialog potoczy.
O Jezu, a gdzie jest Morris? Telefon, przepraszam. No jestem z powrotem. Dobra, przepraszam was najmocniej. Gdzie jest rąbany Morris? Pytanie numer jeden, bo... Biały dzień. Wraz z Ivy udało mi się dowiedzieć chyba wszystkiego, czego się udało. Powinienem teraz wrócić do Lorenzo i wszystko mu opowiedzieć. A czemu ona mówiła o Morrisie? Dobra. Czyli Lorenzo. Może to jest Lorenzo Morris? Z grubsza chciałbym, żeby ta gra się już zaczęła może troszeczkę rozkręcać, może jakiś, nie wiem, paranormalny wątek, żeby tutaj wszedł, sekty, może jakieś wezwania, jakiegoś demona, wiecie, coś tym, w czym żył pierwszy i drugi gotik, czyli walce ze złem. Tutaj mamy głównie takie rozgrywki polityczne i już powoli mi się to zaczyna przejadać, bo cały czas ona jest aż tak zbytnio realistyczna. Tutaj w zasadzie można by wyrzucić jakiekolwiek fantazy i zrobić z tego taką średniowieczną grę RPG. Udało mi się zbadać sprawę zamachu. Podejrzewam, że w ratuszu i tak została już podjęta decyzja odnośnie tego, kto zostanie skazany. Ale warto pokazać, czego udało ci się dowiedzieć. To jak? Jesteś gotowy? Tak. Ruszajmy. Tam nie byliśmy jeszcze. O, na widły gojątek! Widłami go! Do gnoju! Do boju! Do gnoju, nie do boju! Krzyczę razem z nimi. Interesujące. No dobra, zaczynajmy. Mój szef może i jest tu obecny, ale to mnie zdajesz raport. Pamiętaj o tym. Postaram się nie pominąć żadnych szczegółów. Dobrze. Zacznijmy od początku. Rozmawiałeś z Arsem? Tak. Tak. Usilnie twierdził, że to on stoi za zamachem. Ale według mnie gadał od rzeczy. Dlaczego tak myślisz? Chełpił się tym, czego to nie dokonał i ciągle powtarzał, że jest bohaterem narodowym. Gadał o początku chaosu na wyspie, wywróceniu miasta do góry nogami i innych wariackich historii. Może po prostu był zamachowcem i szaleńcem w jednym. Nie wziąłeś tego pod uwagę. Zaraz wybiorę, leję wodę. Wybierzmy tą drugą. Jeden z jego współwięźniów powiedział mi, że Ars utrzymywał kontakt z niejakim Blake'iem. Blake'iem? Jakim znowu Blake'iem? Miejscowym bojownikiem południowców. Więzień twierdził, że to on przekonał Arsa do zamachu na Volkera. Południowcy. Mów dalej. Zgodnie z wytycznymi tego więźnia, udało mi się dotrzeć do kwatery głównej południowców w porcie i zamieniłem parę słów z ich przywódcą. Blake potwierdził, że Ars faktycznie dla niego pracował, ale sam nie chciał śmierci Volkera. Wyśmiał też moje podejrzenia, jakoby wysłał do tego celu Arsa. Na jakiej podstawie wierzysz tej gnidzie? Południowcy to ludzie honoru. Blake chciał zemsty na władzy, nie na szlachcie. No i teraz powoływanie się na honors, albo Ars nie potrafi strzelać z kuszy. Kurde, trudny wybór. W sumie to mi się najbardziej jakby tak łączy z czynem, ze stanem faktycznym.
Blake twierdził, że Ars nie potrafił przeładować kuszy, a jak wiemy, zamachowiec strzelił do Volkera właśnie z tej broni. Skoro jest tak, jak mówisz, to do czego był mu potrzebny ten dzieciak? Służył mu jako posłaniec. Blake'owi trudno było przekazywać wiadomości swoim ludziom, gdy cały czas siedział w ukryciu. A Ars jako piewca ideałów dał mu się łatwo zmanipulować. To ma jakiś sens. No i co się w końcu stało z tym Blake'iem? Powinni wciąż siedzieć na strychu jednego z domów w porcie, w pobliżu wejścia do slumsów. Na jego drzwiach znajduje się symbol słońca. Po powrocie do koszar wyślę tam Winstona z żółtodziobami. Może oni coś tam znajdą. Bronią była pewnie zwykła kusza, ale mam przy sobie grot, od którego zginął ochroniarz Volkera. Grot? O ile wiem, moi ludzie nie znaleźli żadnego grotu w pobliżu dworu, a kazałem im szukać śladów do upadłego. Nie znaleźli, bo tkwił w ciele Normana. Czy ja dobrze słyszę? Wykopałeś trupa i wyciągnąłeś z niego kawałek żelastwa? Tego chłopaka pochowano razem z grotem. Jeśli miałem się czegoś o nim dowiedzieć, musiałem to zrobić. Przyznam, nie tuzinkowy pomysł. Mam tylko nadzieję, że później po sobie posprzątałeś. Pokaż mi ten... Tak, ma nawet grabarza jako kompana. Te kolce musiały zrobić paskudne rany w ciele tego smarkacza. Dowiedziałeś się, kto go wykonał? Prawdopodobnie był to ktoś z Wilczego Leża. Wilczego Leża? Ingor, nasz zbrojmistrz, potwierdził, że parę miesięcy temu otrzymał zlecenie na naostrzenie podobnie wyglądających grotów. Tamte groty, podobnie jak ten, wykonane były ze srebra. A jak twierdzi Ingor, tylko w okolicy Leża znajduje się jedyna na wyspie kopalnia tego kruszcu. No, może by go raczej nie sprowadzili, a handel między miastem a Leżem od jakiegoś czasu osłabł. Dobra robota to powinno znacznie zawęzić nasze poszukiwania. Ciekawi mnie jedno. Dlaczego jak coś się dzieje, zawsze dziwnym trafem maczają w tym palce najemnicy? Wygląda na to, że to po prostu zwykły zbieg okoliczności. Zbieg okoliczności, co? Twierdzisz, że krew na dworze Volkera to też pieprzony zbieg okoliczności? Tutaj akurat nie jestem taki pewny. Co o niej wiesz? Ogrodnik Volkera nie wiedział za dużo o krwi na domu swojego pana. Wolałem zrobić własne rozeznanie, więc zebrałem trochę cieczy do menzurki. No teraz powiedzieć prawdę, czy nie? Osobiście się nie dowiedziałem. No nie byliśmy u Slagera osobiście. Ale to może polegać na tym, że nie ustaliliśmy. A tu może walnąć w nas, że nie ustaliliśmy tego dowodu osobiście. A później mogą wezwać Slagera i powiedzieć, że mnie nigdy nie widział. Dobra, walimy prawdę. Jeden z ludzi Volkera przekazał mi, że Slager zidentyfikował krew i należy ona do kretoszczura. Co więcej, sam mistrz wspominał, że był u niego jakiś młody chłopak podobny do Arsa, który wypytywał o rodzaje zwierzęcej krwi. Biorąc pod uwagę, że Ars miał motyw i widziano go w okolicach posiadłości, wszystko wskazuje, że to właśnie on jest autorem malunków na domu Volkera. W takim razie za akty wandalizmu w Starym Mieście i na posiadłości Volkera muszą odpowiadać różne osoby. Po pierwsze, Ars nie miał dostępu do tej dzielnicy. A po drugie, tutejsze malowidła, jak dowiedziałem się kilka godzin przed naszym spotkaniem, zostały stworzone przy użyciu farby. Jakieś pomysły? Kto jest odpowiedzialny za te malowidła w Starym Mieście? Też takie trochę bez oparcia, że obarczanie słudzy bogaczy. Ale walniemy w to. Myślę, że mogli to zrobić słudzy bogaczy ze Starego Miasta. No to bardzo rozsądne przypuszczenia. Wygląda na to, że nawet tutaj będziemy musieli zwiększyć liczbę patroli. Może to te przeklęte ulotki rozprowadzane ostatnio po mieście mieszają ludziom w głowach na tyle, że zaczęli dopuszczać się aktów wandalizmu. Udało ci się ustalić, kto jest odpowiedzialny za te papieżyska?
A będę szuja. Pisarz o imieniu Węzeł. Wyznał ci to? Wyśpiewał wszystko jak w kościelnym chórku. Wystarczyło faceta tylko dobrze przycisnąć. A w tym podobno nie macie sobie równych. Może w tej bajeczce jest ziarno prawdy. Tak czy inaczej jestem pod wrażeniem. Czyli wychodzi na to, że Węzeł współpracował z podżegaczami. Węzelowi zależało na forsie, nie polityce. To dlatego przyjął zlecenie. Każdy tak gada z nożem na gardle. Tych ulotek było sporo, musiał dostać za nie sporo monet. I dostał, ale srebrnych. Skąd ją masz? Od Węzela. Ktoś dał mu ich cały worek. Najpierw srebrny grot, teraz srebrne monety. Też wątpię, żeby to był przypadek. Wygląda na to, że komuś zależało na wywołaniu chaosu w mieście. Komuś, czyli prawdziwemu zamachowcowi. No to mamy już wszystkie elementy układanki. Czy jest coś, o czym chcesz mi powiedzieć? To chyba wszystko. Skoro to już wszystko, pora usłyszeć werdykt sędziego. Podsumowując, wszystko to, czego udało ci się dowiedzieć i biorąc pod uwagę wszystkie wątki, które poruszyłeś w swoim raporcie, oświadczam, iż podejrzany i osadzony obywatel Ars jest niewinny zarzucanego mu czynu. Co więcej, za przykrości, których doświadczył z rąk funkcjonariuszy, zostanie mu wypłacone odszkodowanie w postaci 10 części kwartalnego dochodu jednostki Straży Miejskiej. Dokładnie tyle, aby mógł spłacić dług swojego ojca i zaczął wieść życie zgodne z obowiązującym prawem. Co takiego? Mam płacić tej gnicie? Wasza ekscelencjo, to się nie godzi. Taka jest decyzja sądu i jak mniemam, wola samej ekscelencji. Jeśli chcesz o tym podyskutować od strony prawnej, zapraszam do siebie, kapitanie. Zgaduję, że znasz drogę. Skoro mamy to już za sobą, możemy przejść do... Dość już padło słów na dzisiaj. Muszę się przygotować do przemówienia. Wyjdźcie stąd, wszyscy. 5000 sztuk doświadczenia. Chłopcze, doceniam twój wkład w rozwiązanie tej sprawy. Gdyby nie ty, mieszkańcy Starego Miasta wciąż nie mogliby spać spokojnie. Archolos potrzebuje więcej takich uzdolnionych i zdeterminowanych młodzieńców. W ramach mojego osobistego podziękowania nagradzam cię tytułem honorowego obywatela Starego Miasta. Od dzisiaj możesz swobodnie poruszać się po całym jego terenie i korzystać ze wszystkich usług dostępnych w naszej dzielnicy. Nowe poletko rabunkowe! Idealnie! Gubernatorze, w czym mogę ci pomóc, chłopcze? Co jeszcze mi powiesz? Opowiesz mi coś o prawach na wyspie? Twoja chęć poznania naszych praw jest naprawdę godna pochwały. Ale niestety mam sporo innych obowiązków i nie mogę spędzać całych dni na wykładaniu przepisów Archolos. To, co musisz wiedzieć, to fakt, iż nasza wyspa podlega bezpośredniemu zwierzchnictwu Królestwa Myrtany i Króla Robara. Mamy trochę więcej autonomii niż wyspy takie jak Korinis, przede wszystkim ze względu na skomplikowaną historię tego miejsca oraz spore znaczenie gospodarcze. Ale tak czy inaczej, jeśli chodzi o podatki, pobór do wojska czy zarządzenia związane z systemem karnym, jesteśmy całkowicie zależni od Myrtany. Jak zostałeś gubernatorem? Przez wiele lat byłem zwykłym urzędnikiem. Każdego dnia sumiennie wykonywałem powierzone mi zadania i starałem się uczyć jak najwięcej od moich ówczesnych przełożonych. Nie zawsze było łatwo. Niektórzy na Archolos wciąż nie potrafią zrozumieć, że ta wyspa rozkwitła dopiero pod skrzydłami Królestwa Myrtany. Co gorsza,
Wiele osób uważa naszą biurokrację i przepisy za bezlitosny system, w którym nie ma miejsca na współczucie. Ale to zupełne bzdury. To właśnie prawo sprawia, że nie jesteśmy zwykłymi zwierzętami, niegodziwcami czy orkami. Całe życie byłem wierny Myrtanie i zostało to docenione, gdy król Robar II osobiście wyznaczył mnie kilka lat temu na nowego gubernatora. Od tej pory robię wszystko, by nie zawieść jego zaufania. Wiem, że pod jego przywództwem wygramy tę wojnę i wejdziemy w nową erę dobrobytu. Bardzo ambitnie i bardzo... łatwowiernie. Jakie są najnowsze wieści z frontu? Moje stanowisko nie jest bezpośrednio związane z militarnymi przedsięwzięciami Królestwa. Ani tym bardziej nie jestem upoważniony do udzielania informacji na ten temat. Jestem jednak całkowicie pewny, że gdy tylko pierwsze większe transporty magicznej rudy dotrą z Korinis do Vengardu, to orkowie szybko pożałują, że z nami zadarli. Magiczna ruda to niesamowity materiał, który daje nam ogromną przewagę nad tymi obrzydliwymi bestiami. Król bardzo mądrze postąpił, stawiając na ten atut w celu zakończenia wojny. Masz może dla mnie jakieś zadania? Nie, w tym momencie nie potrzebuję twojej pomocy. O, szkoda. Dziękuję jednak za twoją ofertę i będę o niej pamiętał w przyszłości, gdyby zaszła taka potrzeba. Jak się mają sprawy? Dzięki tobie śledztwo zostało rozwiązane, a winny zamachu otrzymał zasłużoną karę. A raczej nie otrzymał, bo nie wykryliśmy winnego. Bądźmy dokładni, urzędnik. Co powinienem wiedzieć o Starym Mieście? Może tego nie wiesz, ale budowa miasta Archolos zaczęła się właśnie od Starego Miasta. Im dalej od naszej dzielnicy, tym gorszy stan budownictwa, adekwatny do jego mieszkańców. Opowiedz mi o Morisie. Gdyby nie Moris, bezdomni już dawno by wparowali do Starego Miasta. Na szczęście gubernator ma głowę na karku i zapewnia bezpieczeństwo najwyższej klasy. Szkoda, że nie ma więcej ludzi takich jak on. Co słychać? Jeśli będziesz ciężko pracował, może dorobisz się czegoś w życiu. Tak jak ja. A, dziękuję. To jest takie płynące z morałem od razu. Dobra, moi drodzy, tutaj w takim razie wam podziękuję. Do usłyszenia, do zobaczenia w kolejnym odcinku. Zostawcie łapkę, zostawcie komentarz, zapraszam do Patronite i zapraszam do Instant Gaming, oficjalnego sponsora naszego kanału. I tu też kończymy ten materiał blisko kolejnego poziomu i mam wrażenie, że też blisko ukończenia rozdziału trzeciego. Hej, papa! Hej! Setki gier prosto od dystrybutorów. Widziałeś już? Nie? Zajrzyj koniecznie na instantgaming.com. Linki w opisie.